kilogramach to tu... Przyniosłem radio, przyniosłem magnetofon, kable, odkurzacz. Wszystko co zbędne. Tak. Kolega, co coś przyniósł? Wody z PlayStation i... No i to tylko tyle. I takie gry takie stare. Czyli trochę porządku w domu było? No, dużo. Dużo osób przyniosło elektrośmieci? No dość dużo. Ile? Bo widzę, że prowadzisz listę. Znaczy, nie wiem ile, ale najwięcej z klasy 4A, tak około 6B i 6A. Widzę, podpisów masz bardzo dużo. Każdy się podpisuje pod danym. Mhm. Tak. Dziękuję. Gdzie to Apel spotkał się z dużym odzewem. Cały duży stos elektrośmieci przynieśli uczniowie i ich rodzice. Tak, jak co roku przynoszą, obgruzowują swoje zakamarki domowe, a my dzięki temu zyskujemy elektrośmieci, a dzieci uczą się, co zrobić z potrzebnymi rzeczami, jak nie zagrażało to środowisku. No właśnie, to był cel, żeby tej ekologii najmłodszych nauczyć. To jest główny cel szkoły, edukacja. A trzeba edukować również dzieci, ale i ich rodziców, bo to jest jeszcze, w tym jest jeszcze dużo do zrobienia. Można to bardzo łatwo zaobserwować, idąc na spacer do lasu. Nie zawsze w lesie jest zielono, często lasy są zaśmiecone. Główny jest cel taki, żeby nam było miło w lesie, a żeby śmieci były w odpowiednim miejscu składowane. Potrzebuje takiego efektu płaczu, tak gdzieś coś zatrzeszczy, coś gdzieś stuknie. Taki przegląd jakbyś nawet był jakąś segregacją. Co mamy w naszych śmieciach? Słuchajcie, mamy bardzo dużo starych pilotów, przewodów, ładowarek, wtyczek, kontaktów, bardzo starych radia, magnetofony, takie ciężkie, które już są, telewizory. Monitory, są nawet laptopy, żarówki. Czyli porządki wiosenne w domach. Zdecydowanie, tak. Jest możliwość, takie stare, już niekontaktujące lampki, kasy fiskalne.